Cześć. Dzisiaj szybki film pokazujący, jak działa sterownik w najnowszym modelu kotła zaciernego Cobra Craft Brewer CB5. Zapraszam. Przystąpię najpierw do wlania wody do kociołka, żebyśmy mogli spokojnie i bezpiecznie go włączyć. 5 litrów powinno wystarczyć. Zobaczymy też, jak działa w nim pompa. Zatem przystąpmy do jego włączenia. Cały układ tutaj przód wygląda dokładnie tak samo jak w poprzedniej wersji kociołka. Mamy dwa klawisze. Jeden służy do włączenia i wyłączenia pompy, a drugi do włączenia i wyłączenia całego kociołka. Zatem przystąpmy najpierw do włączenia pompy. Jak widzicie, pompa działa. Wyłączę teraz górny przepływ. W tym momencie działa tylko dolny przepływ, tak zwany system antyprzypaleniowy Cobry. No i jak teraz możemy zaobserwować, to pompa działa równie cicho jak jej mniejszy odpowiednik z poprzedniej wersji, a może nawet i ciszej. Naprawdę jakość tej pracy jest miła dla ucha. Możecie też zaobserwować, że pompa działa niezależnie od kontrolera, czyli tak jak teraz, kontroler jest wyłączony, zasilanie jest wyłączone do kontrolera, a pompa sobie działa. Wyłączymy pompę i włączymy kociołek. Na początku może się wydawać, że cały ten układ tutaj przez tą gumę zewnętrzną ciężko się włącza. O. W tym miejscu jest to guma, która ma zapobiegać dostawaniu się wody i wilgoci, jakby coś się zalało ewentualnie. Więc po kilku użyciach ta guma się wyrobi i będzie dużo łatwiej przełączać te przełączniki. Ogólnie o sterowniku. Sterownik wygląda tak samo jak w poprzedniej wersji. Posiada ten sam układ klawiszy, ten sam wyświetlacz. Jeżeli chodzi o klawisze, przycisk Step Set, Start Off służy do ustawiania kolejnych kroków zacierania lub do włączenia i wyłączenia sterownika. Przycisk Power służy do ustawiania mocy grzałek w konkretnym kroku zacierania, który ustawiamy. I w przypadku tej wersji Cobry CB5 moc możemy ustawić w zakresie od 500 do 3300 W. Przycisk Temp służy do określania, ustawiania temperatury w danym kroku i w przypadku tego modelu kociołka temperaturę możemy ustawić od 30 do 140 stopni. Timer do ustawienia czasu każdego z naszych kroków, etapów zacierania. Timer możemy ustawić od 1 minuty do 99 minut dla każdego z kroków. Dodatkowo klawisze Set Plus, pozwalający na ustawianie w górę wszystkich ustawień naszych, typu temperatury, moc, ustawianie w górę i zmniejszanie tychże wartości, właśnie mocy, grzania, czasu czy temperatury.
No, pierwszy podstawowy przykład, zróbmy, ustawmy zacieranie czteroetapowe, zacieranie w 65 stopniach 30 minut, potem w 70 stopniach 20 minut, wysładzanie i gotowanie. Aby przejść do programowania, naciskamy przycisk Step Set. Zapala się kontrolka S1, mówiąca, że ustawiamy krok pierwszy. S od Step 1. Step 1, krok pierwszy. Zacznijmy od temperatury. Niech to będzie zacieranie w 65 stopniach. Dla przykładu. Czas. Tak jak mówiłem, maksymalnie możemy ustawić 99 minut. Minimalnie 1 minutę. Ustawmy dla tego kroku 30 minut. Moc niech będzie 3000 W. Aby zatwierdzić krok i przejść do ustawiania kolejnego, dwukrotnie przyciskamy klawisz Step Set. Pierwsze przyciśnięcie jest to akceptacja, a drugie przyciśnięcie przejście do kolejnego kroku. I tak jak poprzednio, zaczynamy od temperatury. Teraz dajmy na to, że chcemy mieć 72 stopnie. Czas. Niech będzie, nie wiem, 35 minut. Moc 3000 W. Przechodzimy do kroku trzeciego. Trzeci krok, najczęściej jest to wygrzew. Ustawmy na 78 stopni. Czas 15 minut. Moc. No, tym razem 3100. I krok czwarty. Gotowanie. Ustawmy klasycznie 100 stopni. Czas. Zostawiamy 60 minut. Chyba, że chcecie gotować dłużej. Na przykład 80 minut. I moc. No, załóżmy, że chcemy dobrze odparować brzeczkę. Niech zostanie 3300 W. Po zakończeniu wprowadzania naszych ustawień, aby kociołek przeszedł do wykonywania programu, należy przytrzymać przycisk Step Set. W tym momencie kociołek przechodzi do wykonywania zaprogramowanych kroków. Cały czas na wyświetlaczu pojawiają nam się pewne wartości. Jest to zawsze mashing, aktualna temperatura wody w kociołku 65, temperatura pierwszej przerwy 3000 W, moc, jaką ustawiliśmy dla tej konkretnej przerwy i czas 30 minut, czyli 29 minut 59 sekund dla tej pierwszej przerwy. I ponownie aktualna temperatura, temperatura pierwszej przerwy, moc pierwszej przerwy, czas jeszcze nie zaczął się odliczać, bo temperatura nie wskoczyła na 65 stopni, na tą, którą zaprogramowaliśmy. Cały czas, gdy kociołek jest w fazie grzania pomiędzy zaprogramowanymi naszymi etapami, te dolne LEDy cały czas mrygają. W momencie, gdy kociołek już ustabilizuje temperaturę dla konkretnej przerwy, w tym momencie LEDy te będą się paliły cały czas. Już nie będą tak nam mrygać tutaj. Oczywiście zaczną mrygać, gdy kociołek będzie się dogrzewał. Aby anulować wykonywanie programu, bo na przykład chcemy wprowadzić zmiany do tego programu albo po prostu zmienić program, coś skasować. Kasowanie programu wykonuje się za pośrednictwem przycisku Step Set Start Off.
podczas przytrzymania przycisku program zostanie skasowany. O tak jak teraz. Program się skasował cały, wyświetlacz jakby zgasł i wyświetlana jest jedynie aktualna temperatura brzeczki lub wody w kociołku. Oczywiście istnieje możliwość ustawienia jednego tylko etapu, jeżeli chcemy za każdym razem wprowadzać ten etap, dwóch, trzech, nie trzeba wprowadzać czterech etapów. Możemy wystartować kociołek na przykład tylko na jednym kroku, bo na przykład za każdym razem chcemy te ustawienia wbijać od nowa. W takim przypadku ustawiamy S1, step 1. Dajmy na to, że ma to być zacieranie jednotemperaturowe, no nie wiem, w 72 stopniach, czas 60 minut, moc 3100 W. I teraz tak, jakbyśmy przycisk step set przycisnęli dwa razy, kociołek by przeszedł, znaczy sterownik by przeszedł do ustawień kroku drugiego. Ale my chcemy wystartować go tylko z krokiem pierwszym. W tym przypadku należy nie przyciskać dwukrotnie tego klawisza, tylko przytrzymać go wciśniętego. W tym momencie kociołek włączył się z ustawieniami dla tylko jednego etapu i zaczyna wykonywać ten program. Czyli najpierw musi się dogrzać do zadanej temperatury, bo teraz jest 52 stopnie. Musi się dogrzać do tych 72 stopni, które ustawiliśmy. I zacznie wykonywać program. Teraz ten program z powrotem anulujemy. Program został anulowany i tak jak Wam wspominałem, możemy zaprogramować tylko jeden krok, dwa kroki, trzy kroki lub cztery kroki zacierania, tak jak nam się podoba, tak jak nam jest wygodniej. Po ustawiając więcej niż jeden krok, kociołek, sterownik kociołka po wykonaniu kroku, po zakończeniu, daje nam sygnał dźwiękowy i automatycznie przechodzi do wykonywania kroku następnego. Jeżeli kociołek wykonuje już ostatni zaprogramowany krok lub po prostu tylko jeden krok, bo chcieliśmy tylko jeden etap zaprogramować, czyli jeżeli program się kończy, kociołek się wyłączy i będzie w takiej pozycji, tak jak teraz, czyli wyłączy się, nie będzie nic dogrzewał, nie będzie podtrzymywał temperatury, będzie tylko wyświetlał aktualną temperaturę brzeczki lub wody. Temperatura wody teraz w kociołku jest 55 stopni i pokażę Wam, jak to wygląda, jak kociołek się wyłącza. Zaprogramuję zaraz jeden krok na jedną minutę, na 56 stopni, tak żeby ten program bardzo szybko się rozpoczął i zakończył w ciągu minuty, żebyście zobaczyli, że ten kociołek po prostu automatycznie się wyłączy. Krok pierwszy. Aktualnie temperatura jest 55 stopni, więc ustawię temperaturę tak, żeby było szybciej, na 56. Czas 1 minuta. To tak tylko dla przykładu właśnie, żeby to się szybko zakończyło. I moc zostawiam na 3300 W i startuję program. Dobra, wyświetlacz nam pokazuje 54 stopnie, aktualna temperatura wody. 56, temperatura do jakiej, w jakiej ma grzać, zacierać. 3300 W moc.
i czas 59 sekund. Jeszcze się nie odlicza, bo kociołek nie uzyskał temperatury 56 stopni. Ma 55. W tym momencie, jak zauważyliście, kociołek już osiągnął zadaną temperaturę 56 stopni. LEDy przestały mrygać, palą się stałym światłem i kociołek cały czas wyświetla nam, w którym punkcie danego etapu jesteśmy, czyli czas do końca 38 sekund. Aktualną temperaturę no, musi być troszkę większa, bo ona jest większa z tego powodu, że tutaj następuje cyrkulacja wody i żeby zacierać w konkretnej temperaturze, musimy zapodać wodę o 1-2 stopnie cieplejszą. Czas 18 sekund było. Moc. Zaraz zobaczymy, ile zostało czasu jeszcze. 2 sekundy, 1. Koniec. Kociołek właśnie wykonał program, wyłączył się. Już w tym momencie nie grzeje, nie dogrzewa nic i pokazuje aktualną temperaturę płynu, czyli brzeczki lub wody poniżej kosza zaciernego, który jest tutaj w środku. Aktualna temperatura 60 stopni. Pokażę Wam teraz, zaprogramuję dwa szybkie etapy, żebyście zobaczyli, w jaki sposób kociołek przechodzi z jednego etapu do drugiego. Żeby było szybciej. Pierwsza przerwa niech będzie 61 stopni, czyli znowu tylko 1 stopień więcej niż temperatura wody, żeby było szybciej. 61, czas 1 minuta. Czas 1 minuta. Moc, zostawmy 3300 W, dwukrotne przyciśnięcie, program drugi, krok drugi, tam było 61 chyba, tu zrobimy 65, czas też 1 minuta. Moc, zostawiam 3300 W. I startuje program po ustawieniu dwóch etapów. Kociołek zaczyna się nagrzewać. Nagrzewać wodę, bo w tym momencie mam wodę tutaj do testów dla Was. Do 61 stopni. Czas 1 minuta 59 sekund. Kociołek właśnie, widzicie, czas wystartował. Kociołek osiągnął temperaturę pierwszej przerwy 61,1 stopni i zaczęło się wykonywanie pierwszego programu ustawionego. W naszym przypadku jest to 1 minuta 59 sekund w temperaturze 61 stopni. Czas do końca 17 sekund, 16, 15.
tym momencie po wykonaniu pierwszego zaprogramowanego etapu kociołek automatycznie przełączył się w S2, czyli krok drugi, i zaczyna się dogrzewać do zadanej temperatury 65 stopni. Jak widzicie, grzałki już zaczęły chodzić, LEDy znów mrygają. Kociołek się dogrzewa do zadanej temperatury. W tym momencie osiągnął zadaną temperaturę 65 stopni. LEDy palą się konstans. Kociołek utrzymuje temperaturę. Zapala się też, widzę tutaj, lampka warm. To znaczy, że właśnie kociołek jest w tej fazie dogrzewania. Te LEDy się palą konstans. I zaczyna się wykonywanie drugiego etapu zaprogramowanego. Drugi krok. Czas się odlicza. 30 sekund, 29. Pokazuje się aktualna temperatura cieczy poniżej kosza zaciernego. Moc. I ponownie czas pozostały do końca etapu. 9 sekund. Czas dobiegł końca. Drugi zaprogramowany etap się zakończył. Sterownik się wyłączył i pokazuje aktualną temperaturę cieczy przy dnie w kociołku. Słuchajcie, kociołki serii Cobra Craft Brewer są naprawdę bardzo proste w obsłudze. Sterownik jest intuicyjny i również bardzo prosty. No, 6 klawiszy do opanowania. Wszystko jest naprawdę zrobione tak, byście mogli sami, łatwo, szybko i przyjemnie uważyć swoje ulubione piwo w domu. Zatem niezdecydowanych zachęcam do zakupu kociołków Cobra. Szukajcie ich w dobrych sklepach w Polsce, w sklepach piwowarskich i zaczynajcie już ważyć swoje ulubione mistrzowskie piwo. Pozdrawiam Was.